Robimy to potem. Niech puści mu to potem. Tak. Moda XIX wieku jest niebywale interesującym zjawiskiem. Była to epoka, w której po raz pierwszy przemiany w modzie następowały tak szybko, w zasadzie zmieniała się ta moda niemal co dziesięciolecie. I też takim jej znakiem rozpoznawczym jest tak naprawdę to, czego nie widać, czyli bielizna oraz te części ubioru spodniego, które kształtowały w specyficzny, modny sposób sylwetkę kobiety, a więc gorsety, turniury i dopiero na te stelaże w zasadzie można tak powiedzieć, nakładane były często bardzo piękne ubiory z wspaniałych tkanin, o pięknych wzorach i pięknych kolorach. Pokaz mody Le Fleur de Beauté, zaprezentowany w Muzeum w Nieborowie Arkadii, pokazem, w którym prezentowaliśmy modę z XIX wieku oraz z początku wieku XX. Ponieważ Muzeum w Nieborowie Arkadii to muzeum, które mieści się w dawnej siedzibie Radziwiłłowskiej, w przepięknym pałacu otoczonym drzewami i ogrodem, tak też nazwa pokazu, czyli Kwiaty Piękna, nawiązywała właśnie do tego miejsca. I tworząc, przygotowując ubiory na ten pokaz, wybraliśmy specjalnie takie, które albo poprzez wzór, albo też poprzez swoją piękną kolorystykę nawiązywałyby do kwiatów, do zieleni, do piękna obcowania z przyrodą. Taniec był bardzo ważnym elementem wykształcenia młodej damy, młodego dżentelmena. Nauka ruchu była niezmiernie ważna. Trzeba było poruszać się z gracją, nie tylko w trakcie balu, ale również w trakcie spaceru, prezentując się publicznie. Więc ten ruch musiał być bardzo wyszukany, elegancki, wysublimowany. Pałac Radziwiłłów w Nieborowie to jedna z niewielu rezydencji arystokratycznych, która przetrwała katastrofy dziejowe i wojny, które nie omieszkały zniszczyć inne tego rodzaju budynki, a także ich wnętrza. Do tej pory możemy oglądać przepiękne, nietknięte tak naprawdę od XVIII wieku stylowe salony, buduary czy też sypialnie. Przepiękne wnętrza zachęcają nie tylko do zwiedzania, ale także do oddania się historii. Stąd tak bardzo chętnie uczestniczymy w wielu wydarzeniach organizowanych przez Fundację Nomina Rose z pokazami mody historycznej, bo gdzie jak nie tutaj, w tych stylowych, przepięknych wnętrzach, które przenoszą nas do innych epok.